Cześć, witajcie w kolejnym raporcie z Himalajów na kanale Szczytomaniak. Lhotse. Dzisiejszy raport zaczniemy od Lhotse i Everestu. Piotr Krzyżowski, wspinający się solo, bez aparatury tlenowej na Lhotse po zakończeniu aklimatyzacji, wciąż znajduje się w bazie. Polak obecnie czeka na odpowiednie okno pogodowe, podczas którego mniejsza ilość himalajstów ruszy w górę niż ma to miejsce obecnie. Everest. Niestety złe wieści nadeszły z Everestu, bo 12 lub według innych źródeł 13 maja zaginęło dwóch mongolskich himalajstów podczas ataku na szczyt. Obaj działali w ramach agencji 8K Expeditions, ale mieli wykupiony wyłącznie pakiet podstawowy zawierający jedynie pozwolenie wspinaczki na szczyt Everestu i usługę w bazie, zakwaterowanie, wyżywienie i taką logistykę. Mongolscy wspinacze podczas ataku na szczyt działali samodzielnie i nie korzystali z aparatury tlenowej, no i oczywiście również nie korzystali z pomocy szerpów. Ostatni kontakt z nimi miał miejsce około godziny 19:30. I na poszukiwania zaginionych agencja wysłała dwóch szerpów, jednak nie udało im się zlokalizować Tsedendamba i Lkagwajawa. Później do poszukiwań oddelegowano jeszcze dwóch himalajstów, ale ze względu na gorsze warunki pogodowe w ostatnich dniach te działania były utrudnione i z opóźnieniem oni dotarli na przełęcz do obozu czwartego, z którego mieli wyruszyć wyżej na poszukiwania mongolskich wspinaczy. Niestety po dobrym rozpoczęciu tygodnia i wielu wejściach na szczyt, od wtorku wiatr wzmógł się, przekreślając szanse albo po prostu bardzo zmniejszając szanse kolejnych grup himalajstów na zdobycie szczytu, przez co musiały się one wycofać, oczekując na poprawę warunków pogodowych w niższych obozach. Pierwsze w tym roku okno pogodowe okazało się nie tak dobre, jak wstępnie zakładano. Kilku himalajstów zakończyło swoją próbę zdobycia szczytu większymi lub mniejszymi odmrożeniami. Niestety dosłownie kilka minut przed zakończeniem nagrywania tego odcinka dostałem informację, że wysoko w okolicy stopnia Hilarego zginęło dwóch kolejnych himalajstów. Podobno byli to klienci agencji 8K Expeditions, ale na razie nie mam żadnych potwierdzonych jeszcze informacji na ten temat. Jest to taka zasłyszana od himalajstów spod Everestu. Skontaktowałem się natychmiast z agencją 8K, ale nie potwierdzili oni tego, że ktoś zginął. Napisali, że nic jeszcze nie jest potwierdzone i że zespół poszukiwawczy wyruszył w górę. Jeżeli dowiem się czegoś więcej na temat dwójki zaginionych, no to na pewno usłyszycie o tym w kolejnym raporcie. Przejdźmy teraz do Polaków działających na Everestie. Ich ekspedycje również wkroczyły w decydującą fazę. 14 maja do obozu pierwszego dotarli nasi rodacy działający z agencją Satori. Wszyscy pokonali dystans sprawnie i są zdrowi. Taką wiadomość przesłał z obozu pierwszego Karol Adamski. Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Czekamy tylko na Jafara, tak, cała grupa już od 45 minut w bazie. Bardzo dobry czas, 7 godzin, 10 minut. Nie jechaliśmy na urwanie głowy, tylko tak, żebyśmy po prostu mieli siłę na kolejne dni. Dokładnie, Szymon właśnie też się tutaj wbija nam do namiotu. Zaraz będziemy siedzieli sobie i odpoczywali. Już po kawce jesteśmy. Jesteśmy w ogóle prawie zmęczeni, więc mam nadzieję, że tak dalej będzie. Te maski, które przywiózł Szymon, czyli takie tak zwane świńskie ryjki, również bardzo dobrze ogrzewają oddech. Mamy nadzieję, że nie będzie kumbuków przez to, że wciągamy zimne powietrze. Plan taki, że mamy godzinę 9, jest niesamowicie gorąco. O godzinie 1:00. Dokładnie. Trzeba się rozebrać, żeby się jajka nie ugotowały na twardo. No tak to wygląda tutaj na wypłaszczeniu na początku kotła zachodniego, więc w miarę bezpiecznie przeszliśmy przez Icefall. Widać to tąpnięcie koło football fieldu, potężne załamanie lodowe, więcej drabin, aczkolwiek no nie było aż tak strasznie. Tutaj jakieś pyłówki schodzą ze ściany, nóbce, ale jesteśmy w bardzo bezpiecznym miejscu na samym środku, więc nic nie powinno się zdarzyć. Pozdrawiamy wszystkich
i do usłyszenia, kontakt jutro. Już 15 maja Karol, Agnieszka i Szymon osiągnęli obóz drugi, w którym planują spędzić teraz dwie noce i otrzymałem od nich wiadomość głosową zgodnie z zapowiedzią Karola, jednak na tej wysokości ten kontakt nie jest już tak płynny jak w obozie pierwszym, dlatego dodałem w niektórych miejscach napisy. Za 10 minut będziemy mieli lunchik. Super pogoda na podejściu, delikatny wiatr, chłodzący, nie było upału, który nas zawsze tutaj rozbierał, jak podchodziliśmy do góry, więc super, cieszymy się, że już tutaj jesteśmy, spędzimy tutaj dwie noce. Wszystko super, wszystko dobrze, czuję się świetnie, w energii, siły, także działamy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich naszych najbliższych, którzy tak naprawdę martwią się na pewno bardziej niż my tym, co się tutaj dzieje. Zobaczyliśmy ścianę Lotsa, która tak naprawdę dużo, dużo lepiej wygląda niż na naszych wyjściach aklimatyzacyjnych. Dużo śniegu, widać, że ludzie, można powiedzieć, nawet po schodkach chodzą po niej, więc miejmy nadzieję, że się utrzyma taka pogoda i będziemy mogli za kilka dni dać Wam pełną wiadomość o tym, że się udało. Do usłyszenia, trzymajcie się. Pozdrawiamy, cieplutko, trzymajcie się tak samo dobrze jak my. Oczywiście oprócz wszystkich pozdrawiamy również Radom. Jakub Patec-Patecki wczoraj przesłał taką krótką aktualizację z bazy, w której mówi, jak wygląda obecnie jego sytuacja. Siemanko, szczytomaniacy, właśnie będziemy mieli lada moment spotkanie odnośnie tego, kiedy wychodzimy i tak dalej. U mnie najprawdopodobniej wyjście zacznie się pojutrze w nocy i ogólnie summit day na 20-21. Zobaczymy, jak to będzie, bo to się wszystko po prostu zmienia w zależności od pogody. No, także pozdrawiam Was serdecznie. Samopoczucie dobre, trochę gardełko drapie, ale poza tym jest wszystko dobrze. Piję ginger lemon tea, także powinno być dobrze. Dostałem dzisiaj od niego potwierdzenie, że nastąpiła mała zmiana planów i bazę opuszcza on nie jutro, tylko dzisiaj około godziny 20 polskiego czasu. Kuba w przeciwieństwie do Polaków z agencji Satori idzie bezpośrednio z bazy do obozu drugiego. Jest to dość popularne rozwiązanie. Często osoby zaaklimatyzowane ruszają w kierunku szczytu, pomijając obóz pierwszy. Mateusz Waligura, uczestnik wyprawy ASEC All Everest Expedition, dziś w nocy rozpoczyna swój atak na szczyt. Podobnie jak Kuba, on także opuści dzisiaj bazę i bezpośrednio uda się do obozu drugiego, w którym zostawił swój śpiwór, którego siłą rzeczy nie ma w obozie pierwszym, więc naturalną koleją rzeczy jest to, że idzie bezpośrednio do dwójki. Wszystko wskazuje na to, że wszyscy Polacy mogą opuścić obóz czwarty i ruszyć na szczyt Everestu między 20 a 21 maja. I nie tylko oni mają taki plan. Wiele agencji wyprawowych również planuje wykorzystać to zbliżające się okno pogodowe, które wygląda na bardzo korzystne. Makalu. Po wejściach Polaków na szczyt, o których wspominałem w poprzednim raporcie, miał miejsce kolejny atak na szczyt. W nocy z wtorku na środę śledziliśmy postępy Waldemara Kowalewskiego w ataku na szczyt Makalu. O jego sytuacji informowałem Was na bieżąco na Instagramie Szczytomaniak. Po kilku godzinach wspinaczki Polak osiągnął szczyt Makalu, a tym samym zdobył swój 11-8-tysięcznik. Daula Giri. W ostatnich raportach bardzo mało wspominałem o wyprawie Anny Tybor na Daula Giri, której celem był zjazd ze szczytu tego 8-tysięcznika i mówiłem o tej wyprawie mało, bo po prostu od 2 tygodni warunki pogodowe sprawiały, że wspinaczka była niemożliwa i w końcu agencje znajdujące się w bazie po długim oczekiwaniu podjęły decyzję o zakończeniu swoich działalności na Daula Giri i w tej grupie znalazła się również Polka Anna Tybor, której w tym roku niestety nie udaje się zdobyć Daula Giri, ale również ona planuje jeszcze wejść na inny 8-tysięcznik, Nanga Parbat i miejmy nadzieję, że tam aura będzie łaskawsza. W komentarzach często pytacie mnie o trackery, te lokalizacje GPS śledzące polskich himalajstów i będę starał się je dodawać.
jak już się pojawią. Póki co jeszcze nie wszystkie są, więc najszybciej na Instagramie po prostu oznaczę, tak jak w przypadku Waldemara Kowalewskiego w trakcie jego ataku na szczyt. Dodałem wam tam link do tej lokalizacji GPS. Jeśli dostanę od kogoś jeszcze, to będę dodawał. Wiem, że Szymona Jaskuły i chyba Karola Adamskiego już znajduje się w opisie pod filmem. Jeśli będę miał następne, to również je tam dodam. Dziękuję za oglądanie do końca. Jeśli odcinek był dla Was interesujący i w ogóle podobają Wam się takie raporty, no to będę wdzięczny za taką informację zwrotną, czy to łapkę w górę, czy to komentarz. Widzimy się na szlaku i w kolejnym odcinku, który już pojawi się na kanale prawdopodobnie za 2, może 3 dni. Na koniec jeszcze krótka aktualizacja z obozu drugiego od Agnieszki, Szymona i Karola, którą otrzymałem tuż przed zakończeniem odcinka. Cześć, dzień dobry, witamy Was z obozu drugiego. Jest czwartek, 16 maja. Tak, przed południem 16 i dzisiaj odbyliśmy krótką przechadzkę do tak zwanego Crawford Pointu. Nie dużo, ale tak, żeby się rozruszać, więc mówimy Wam taką przypowiastkę, że właśnie dzisiaj mieliśmy powiedzieć, czy będziemy szli na szczyt 19 czy 20. Ze wszystkich gwiazd na niebie wskazuje na to, że będziemy szli tak jak mieliśmy, czyli 19. Bardzo dużo ludzi dzisiaj przyszło do obozu drugiego, więc nie ma sensu czekać, gdyż oni będą atakowali 20.